Dzień dobry, w końcu po tych wszystkich retrocyrkach możemy wrócić na kanale do normalnego, spokojnego Właśnie dostałem telegram, że The Walt Disney Company przejmuje prawa do kanału Michał Pisarski Tech. To wspaniała wiadomość dla wszystkich fanów marki, a na podstawie uniwersum Michała Pisarskiego powstanie 10-odcinkowy serial. Michał Pisarski w tej roli Zac Efron prowadzi kanał taneczny na TikToku, czy wraz z przyjaciółmi uda mu się wygrać prestiżowy konkurs dla młodych talentów. Nie no, jak to ma tak dalej wyglądać, to ja się zwalnię. Zwolnili mnie. Gdyby Disney był człowiekiem, chwila w sumie to Disney był człowiekiem, gdyby firma Disney była człowiekiem, byłaby jednym z tych oblechów, którzy kładą łapy na wszystkim, na co mają ochotę i myślą, że skoro są bogaci, to na pewno z tego powodu nie spotkają ich absolutnie żadne konsekwencje. Już przejęcia Miramax, Pixara, Marvela czy Lucasfilm uczyniły z nich prawdziwego popkulturowego giganta, a w 2019 do swojej biblioteki dołożyli jeszcze 21st Century Fox za ponad 70 miliardów dolarów. Do tej pory w Polsce nie mogliśmy oficjalnie korzystać z ich platformy streamingowej Disney Plus i cieszyć się produkcjami tych wszystkich firm, ale w końcu miłościwy Disney wyciąga do nas ręce. Po 3 dychy miesięcznie. Disney Plus debiutuje u nas już 14 czerwca i nie tylko oznacza to, że będziemy mogli w końcu legalnie wrócić do ukochanych bajek z dzieciństwa bez obaw, że ktoś nas przymknie albo sobie obejrzeć Mandalorianina, ale też udowadnia, że dla myszki Miki nasz kraj jest równie ważny jak Liban, Kosowo, Jemen i Watykan, bo na tych terytoriach Disney Plus debiutuje w tym samym czasie. Poland Strong. To, że Disney stawia nas w jednym rzędzie z takimi potęgami gospodarki, ma jednak swoje plusy. Otóż abonament będzie u nas tańszy niż w takiej Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. A jak jest taniej niż u Niemca, to wiadomo, że biorę 3. Jak tam samopoczucie, Helmut? Miesięczny abonament pozwalający założyć 7 profili użytkowników dla wszystkich domowników i oglądać na 4 urządzeniach na raz będzie kosztował 28,99, a roczny 289,99. Czy to dużo? Czy warto? Czego się spodziewać? Chętnie oglądaliście materiał o HBO Max i poza tym lubię oglądać Kaczora Donalda zawodowo, więc sytuację z Disney Plusem też pozwoliłem sobie podsumować. Mimo że póki co Disney Plus był reprezentantem gatunku nie dla Polaka, to od czasu jego światowego debiutu w 2019, tak, to było dość dawno, całkiem często udawało mu się jakoś tam przeciskać do świadomości naszych widzów. Tak samo jak znam Coca-Colę, chociaż sam piję tylko hop. Najpopularniejsze dzieło dostępne na tej platformie to zdecydowanie The Mandalorian, czyli serial osadzony w uniwersum Gwiezdnych Wojen i zdaniem wielu osób najlepsze, co spotkało tę markę w XXI wieku, bo Jar Jar Binks był w 99. Sporo zamieszania narobił też błyskotliwy serial Marvela WandaVision, a niedawno głośno było o Hawkeye, w którym zagrał Piotr Adamczyk. I było o nim głośno z bardzo ważnego powodu. Otóż zagrał w nim Piotr Adamczyk. Disney nie produkuje tylu filmów i seriali specjalnie pod VOD jak Netflix albo HBO, a jak już produkuje, to i tak zwykle bazuje na swoich starych, uznanych markach, co w sumie ma bardzo dużo sensu, no bo skoro cały świat kocha Marvela, to po cholery mieliby szukać nie wiadomo gdzie i wymyślać sobie serial o sekstaśmie Pameli Anderson. Oh wait. No nie no, ale jednak jak sobie opracowują plan wydawniczy, to najczęściej wygląda to tak, że Gwiezdne Wojny, Marvel, Księżniczka, pora na CS-a. Nie każdy jest fanem tego, co robią ze swoją spuścizną albo spuścizną innych, ale nie oszukujmy się, no teraz to nawet jakby sobie wymyślili wysokobudżetowy musical, w którym pies Pluto zaczyna chodzić z Kapitanem Ameryką, albo zrobili kukiełkowy remake Nowej Nadziei, no to mają dostęp do tylu wspaniałych produkcji z prawie 100 lat historii, że i tak im to jakoś wielce nie zaszkodzi. No, kto jak nie Disney może nas zachęcić albo wręcz zmusić do płacenia samą tylko nostalgią i już istniejącymi franczyzami, filmami i serialami. Strona i aplikacja Disney Plusa są podzielone na kilka zakładek, tak żeby wyglądało, że niby macie kilka usług w jednej i tak bogato jest i jeszcze jesteście dystyngowani, ponieważ płacicie za National Geographic. Ale wiadomo, że Discovery lepsze, bo tam mają milion programów o grzebaniu w śmietnikach. Najciekawsza to chyba zakładka Star, którą równie dobrze mogę
mogli nazwać cała reszta, bo kataloguje produkcje wielu innych firm, które należą do Disneya. I znalazłem tam Family Guy'a, Futuramę, Simpsonów, Zagubionych, 24 godziny, Gotowe na wszystko, z Archiwum X, The Walking Dead, Jak poznałem waszą matkę, Chirurgów i sporo niezłych filmów. I w sumie większość z tego widziałem już wcześniej, ale do tej pory, kiedy chciałem sobie wracać do Simpsonów na przykład, to mogłem albo kupić DVD, co robiłem, albo też korzystać z bogactwa prestiżowej usługi VOD CDA.pl, więc miło. Podsumowując, jeżeli chodzi o zawartość filmową i serialową, to moim zdaniem na Disney Plusie najwięcej dla siebie znajdą albo dzieci, albo stare pryki, a że stare pryki zwykle mają dzieci, no to jakby to wszystko się bardzo ładnie łączy. I jeżeli ta oferta w Polsce będzie taka sama jak w Holandii, za pośrednictwem której sobie teraz sprawdzam tę usługę, to będzie naprawdę niezła. Czyli przyznałem się przed sobą, że jestem stary. Ale też podejrzewam, że najbardziej opłacalnie, najbardziej polsko i wciąż dosyć wygodnie będzie brać sobie abonament tak na 2 miechy w roku i przez jeden miesiąc wracać nostalgią do starych, dobrych czasów, a przez drugi nadrabiać sobie wszystkie te disneyowskie nowości. Swoją drogą to HBO Max się na coś takiego świetnie uodporniło, bo oni dają znacznie niższą cenę na stałą, nieprzerywaną subskrypcję i jeszcze wrzucają filmy na platformę bardzo krótko po ich premierze w kinach. A Disney Plus tak nie robi, bo sprawdzałem na przykładzie kilku filmów, których zdecydowanie wcale bym nie chciał obejrzeć, jak Krainy Lodu 2, i wyszło mi, że średnio od pojawienia się filmu w kinie do premiery w Disney Plusie bez dodatkowych opłat mija około pół roku, czyli no właśnie średnio. No ale to też zależy głównie od tego, którą nogą sobie danego dnia myszka Miki wstanie, bo reguły nie ma. To teraz kwestie techniczne i na telewizorze nie sprawdzałem, ale aplikacja na telefon i strona internetowa mają bardzo przyjemny, ładny i zachęcający interfejs i nawet parę oryginalnych funkcji. Od choćby możecie ustawić sobie zdalne, grupowe oglądanie filmu ze znajomymi i dodawać emoji z reakcjami na poszczególne sceny, a jak ktokolwiek z Was musi iść do kibla, wszyscy czekają, aż wróci. Czyli niemal idealnie. Mnie jeszcze brakuje tylko opcji wysyłania wiadomości głosowych o treści: ty, teraz będzie dobre, bo ja już to 3 razy oglądałem, pasz. Dlaczego się nie śmiejesz? Da się też sporo kombinować z wielkością i kolorami napisów. Niby pierdoła, ale jak mam już czerwone oczy od soczewek, to bardzo doceniam. A i skoro już o napisach, to już teraz całkiem dużo filmów i seriali można oglądać po polsku, czy to z napisami, czy z dubbingiem. Na smartfonie dostępna jest opcja pobierania, a jakość filmów naprawdę jest super. W sensie jakość, że rozdzielczość i bitrate. Całkiem sporo udostępniają nawet w 4K HDR z Dolby Vision i taki Król Lew albo Toy Story 4 wyglądają cudownie. Oglądałem, bo ten... celach research. Jedyne co spieprzyli, to to, że kilku starym filmom i serialom zmienili proporcje ekranu na nowocześniejsze. I tak jest na przykład w przypadku pierwszych sezonów Simpsonów, gdzie oryginalnie było 4:3, a teraz jest rozciągnięte do 16:9. I z tego powodu, jeżeli coś było gdzieś tam w rogu ekranu, to paru przezabawnych żartów nie da się zrozumieć i w tej wersji nie mają absolutnie żadnego sensu, a ja je rozumiem tylko dlatego, że jestem debilem i oglądałem to po 30 razy wcześniej. Teraz pewnie sporo osób się zastanawia, czy skoro debiutują u nas dwie duże, nowe, dla nas nowe platformy VOD prawie naraz, to czy lepiej jest kupić sobie Disney Plusa czy HBO Max, no bo wiadomo, że wszystko to tak bez sensu mieć. Teraz dam Wam zagwozdkę i podsunę pomysł, na który nikt chyba nigdy wcześniej nie wpadł. A co jeżeli wziąć obie i wypierdolić Netflixa? I nie, to nie jest nielegalne. Wydaje mi się, że Netflix się troszkę rozleniwił ostatnio, bo podnoszą ceny, biorą się za współdzielenie kont ze znajomymi i rodziną i do tego jako jedyny z tych dużych graczy oferują 3 różne poziomy subskrypcji, czyli podstawowy, standard i premium. Piękne nazwy i doskonale, że dają nam wybór, tylko że to jest trochę tak, jakbyście w piekarni mogli sobie kupić chleb w 3 wariantach: podstawowym, standard i premium. I premium to byłby taki normalny, standard lekko przypleśniały, a podstawowy sprzed miesiąca i przesączony denaturatem. Podstawowy plan Netflixa kosztuje 29 zł, czyli tyle samo co Disney Plus i HBO, ale pozwala na używanie tylko jednego urządzenia naraz i oglądanie filmów w jakości maksymalnie 480p. Czyli dla ludzi, którzy mają taki internet, że w sumie już łatwiej, wygodniej i bardziej zgodnie z prawdą jest powiedzieć, że go nie mają. A taki jakościowy odpowiednik tego, co mamy na HBO i Disney Plusie, w Netflixie kosztuje
60 zł. No nie no, przepraszam, ale Netflix w tej cenie oferuje jeszcze gry na smartfony. Tak, ja bym chętnie dopłacił za pakiet, w którym tego nie ma. Nie no, ja wiem, że Netflix ma najwięcej treści i wiem, że Netflix zdążył nas do siebie przyzwyczaić, no bo co no, teraz zrezygnujecie przed kolejnym sezonem ukochanego serialu, który oglądacie tam od 5 lat? Ja na przykład od dość dawna tam nie zaglądałem, bo nie mam po co, ale przecież zaraz będzie ostatni sezon mojego ulubionego Better Call Saul. A to nie działa tak, że nagle zamiast tego mogę sobie obejrzeć Krainę Lodu na Disney Plusie, bo się obiektywnie bardziej opłaca. Próbowałem. No, wkurza mnie to, jak się rozbestwili i ile trzeba im płacić i mam nadzieję, że za jakiś czas to raczej oni się troszkę przestraszą konkurencji, a nie Apple, Amazon, HBO i Disney podniosą ceny. Ja pewnie na razie będę miał jeszcze Netflixa i HBO na stałe, a całą resztę okazyjnie, ale podejrzewam, że jak faktycznie ten Disney Plus już będzie tak oficjalnie w Polsce, to kupię go i wtedy przez jakieś 2 miesiące to świat poza nim nie będzie dla mnie istniał. A sponsorem tego odcinka jest NordVPN, dzięki któremu mogłem już teraz przeniknąć do magicznego świata Disney Plusa, ponieważ tak jak Romowie, którzy podszywają się pod studentów z wymiany z Hiszpanii, ja też podszywam się pod Holendra, bo NordVPN jako pośrednik pomiędzy Wami a całą resztą internetu pozwala się Wam łączyć z serwerami na całym świecie i albo oglądać filmy i seriale niedostępne oficjalnie w Polsce, albo płacić mniej, bo po najlepszych stawkach z całego świata za różne usługi online, albo płacić mniej za okupy, bo zmniejsza ryzyko śledzenia i co za tym idzie, zwiększa bezpieczeństwo w sieci. Niedawno wprowadzili jeszcze w cenie nową funkcję Threat Protection, która blokuje złośliwe oprogramowanie, blokuje całkowicie moduły śledzące na stronach i informuje Was o wyciekach danych i gdzie powinniście zmienić hasło, żeby nikt się nie dowiedział, że dajmy na to macie słabość do erotycznych produkcji z psem Pluto. Z kodem Michaltech jest duża zniżka na 2-letni plan, więcej info jak zwykle w opisie, zapraszam. No, myślę, że do tematu VOD jeszcze sobie wrócimy, jak ten Disney Plus będzie już u nas oficjalnie i wtedy to sobie w ogóle może wszystkie te abonamentówki porówna... Słuchajcie, w Disneylandzie zrobią rollercoaster bazujący na moich żartach. Będzie bardzo szybko jechał w dół. W przyszłym tygodniu w końcu wracam do smartfonów, a w tym tygodniu jeszcze będzie film o miniaturowej Amidze, a tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.